Dziś w naszym studiu Cezik. Prywatnie oczywiście, ale jesteśmy zaskoczeni obydwoje, co? Tak, nikt się nie spodziewał, że musimy wchodzić. Tak, 70044 facebook.com/4. Jeżeli macie jakieś pytania, to SMS-owo właśnie albo w komentarzach na Facebooku bardzo chętnie przyjmiemy, ja bardzo chętnie też zadam. Cezarze, drogi. Tak, to ja. Właśnie podobno nie lubisz, jak się do ciebie mówi Cezik, kiedy już... Cezik, to jesteś na scenie. Na życie to jesteś Czarek czy Cezary? A to już jak kto woli. Znaczy generalnie może nie, że nie lubię. W sensie wolałbym może nie być Cezikiem poza prywatnie, ale skoro jesteśmy w radiu i mówię jakby o swojej twórczości, to tak, to się to jakby pasuje jak najbardziej. A czy Cezary, czy Czarek, to już tam jak kto lubi. To jeszcze opowiedz o swojej twórczości, którą usłyszeliśmy przed chwilą. Nowe zasady i nowy numer Cezika. Tak. No cóż, to taka piosenka, taka, chciałem nagrać taką piosenkę lekką, przyjemną dla ucha. Zastanawiałem się, czy mogę nagrać piosenkę, która by... Bo ja wszystkie moje, tak sobie zacząłem przelatywać te teledyski, to one tak naprawdę, jak się je słucha tylko i wyłącznie, ale nie patrzy na teledysk, to one tak nie do końca są, mają sens tak naprawdę. W sensie dopiero obraz je dopełnia i wszystko, co tam się dzieje, zaczyna nabierać sensu. I stwierdziłem, że może zrobię taki kawałek, który da się też słuchać bez teledysku i też będzie miał sens. I tak sobie pomyślałem, że zrobię, no i tak też zrobiłem. I jak widać, chyba da się go w radio puścić, nie trzeba oglądać teledysku, ale teledysk też jest, można sobie zobaczyć na internecie. Zrobiłeś go sam i to w ramach swojej pracy grafika, o. No, można powiedzieć, że tak, zrobiłem kreskówkę, chociaż nie miałem pojęcia jeszcze niedawno, jak to się robi, ale sobie doczytałem i usiadłem i jakby nie było to proste, ale stwierdziłem, że zrobię, że jakoś tak mnie napadło. Często robię rzeczy, których nie umiem w ogóle, w sensie nie wiem dlaczego, ale najbardziej, największą frajdę mi sprawia robienie rzeczy, które nie mam pojęcia, jak się robi i dopiero się ich uczę w trakcie. To jest takie wyzwanie zawsze. No, ale u ciebie bardzo dobrze sprawdza się powiedzenie, że praktyka czyni mistrza. Zdecydowanie, tak. Jakoś im więcej, tym jest później ciekawiej. Masz kilka też takich projektów robionych z artystami różnymi. Mhm. W duetach na przykład, czy to są właśnie jakieś takie projekty łączone. I mówię też o tym dlatego, że zbliżamy się do kolejnego punktu. Zawsze ktoś do nas dzwoni. To jest tak zwany telefon od przyjaciela. Okej. Chcesz słuchać, czy chcesz zgadnąć, kto zadzwonił i powiedział o tobie parę słów? Nie. Najpierw. Czy teraz mam zgadnąć bez słuchania? Tak. Nie ma opcji, żeby dobra, to słuchamy. Nie zgadnę. Cudownie zdystansowany człowiek. Bardzo poważny i bardzo przyjemny, ale bardzo chce po swojemu i generalnie otwiera się powoli. On ma swoją misję, jest świetnym muzykiem, cały czas się rozwija i to jest fascynujące, na pewno, ale nie jest łatwe. No. Ja współpracą z nim to bardziej była taka lekcja szkolna, no ale bardzo, bardzo cudowna. Lekcja szkolna razem oczywiście z Czesławem Mozilem. No nie sposób mi rozpoznać tego sposobu mówienia. Nie sposób. No, bardzo miło, że tak o mnie mówi, ciepło. Faktycznie pamiętam, jakśmy razem nagrywali piosenkę o ucieczce z internetu, to Czesław miał w pewnym momencie naprawdę już dość, bo ja staram się być perfekcjonistą w tym, co robię i męczyłem go strasznie długo, żeby powtarzał te wszystkie zaśpiewy tak, jakbym chciał, żeby brzmiały. A on jest też taki trochę, jak widać i jak wiemy, ma takie ADHD lekkie, więc dość szybko już wolał tego nie robić, przejść do następnego. No ja go tak męczyłem, że jeszcze raz, ale udało się, jakoś przetrwał to, jak słychać, się trochę umęczył. Ale jak sam mówi, wspomina bardzo, wspomina bardzo dobrze i ma też jeszcze jedną historię nawet. Kiedyś po prostu jadę ze swoim kolegą Przemkiem, jesteśmy w trasie, jadę i nagle jest telefon. Czy wy przyjechaliście przed chwilą? W tym miejscu, bo jesteśmy dokładnie w tym mieście, a rozpoznajemy twój kolor samochodu. Okazało się, że przez przypadek mieliśmy się w jakimś sensie Polski, zatrzymaliśmy się na pocałusy i to było bardzo fajne i to trochę tak opisało jakby całą tą sytuację i całą tą jakby ideę i drogę naszego muzykowania. To taka historia zabawna, aczkolwiek myślę sobie, że to ma znamiona stalkingu, bo tak Czesław powiedział, że zobaczyłeś, o, twój kolor samochodu, czy to byłeś ty? No, Czesław ma taki samochód wypasiony, że od razu wiadomo, że to jego, więc faktycznie mi się... A szczególnie, że ja wtedy miałem taki samochód bardzo podobnego koloru, natomiast no myślę, że porównując do jego, to mój może kosztował tyle co rower. I takie spotkanie było bardzo przyjemne, bo byliśmy w ogóle na jakimś totalnym wygwizdowiu na wschodzie Polski gdzieś i to było faktycznie dziwne, bo tam w ogóle rzadko kiedy jakiś samochód się mijał, a akurat jakśmy się minęli, to akurat z nim. Więc faktycznie to opisuje w pewien ciekawy sposób nasze podróże po Polsce w ramach koncertowych tras.